Dzień dobry, za chwilę będę rozmawiał z Sławomirem Sierakowskim, publicystą i redaktorem naczelnym Krytyki Politycznej, o polskim społeczeństwie, polityce krajowej i sytuacji na Białorusi oraz w Rosji. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Pod koniec kwietnia na łamach Krytyki Politycznej został opublikowany raport, który powstał na podstawie badań, jakie pan przeprowadził razem z Przemysławem Sadurą. Badania dotyczyły stosunku Polaków do usług publicznych i kwestii socjalnych. Dlaczego pana zdaniem respondenci zaczęli krytycznie odnosić się do programu 500+? No, powody są złożone, ale taki podstawowy to jest ten, który artykułujemy najmocniej, czyli brak zaufania do państwa i do innych ludzi. Po prostu taki niski kapitał społeczny w polskim społeczeństwie. Żeby zaufać państwu, że to nie jest taka jednorazowa okazja albo krótkotrwały program, który ma jeszcze wyborczy charakter. Polacy się szybko zorientowali, że to jest taka gra z nimi. Musieliby w to państwo bardziej wierzyć, mieć większy szacunek do niego, widzieć też w tej polityce 500+ jakiś większy sens, czyli że to jest jakaś prawdziwa polityka społeczna, taka, która jest inwestycją w nich samych i dlatego na przykład nie rodzą dzieci Polacy, bo Polacy nie wierzą, że to jest część większej całości, czyli też, nie wiem, budowy infrastruktury opiekuńczej dla matek i ojców. Wobec czego też nie chcą inwestować za bardzo w to państwo, także symbolicznie, czyli nie tylko płacić podatki, ale także mieć jakiś do niego stosunek bardziej pozytywny. No i to samo dotyczy takich relacji horyzontalnych. Polakom się podoba, że dostają 500+, ale już się bardzo nie podoba, że dostają też inni, dlatego na bardzo różne sposoby chcieliby to po pierwsze ograniczać i to wychodzi w tych naszych badaniach, stawiać rozmaite warunki. Czasami można odnieść wrażenie, że w ogóle po to je stawiać, żeby się dotąd je stawiać, żeby się to w końcu nie udało. A po drugie chcą to kontrolować. Nie chcą się zgodzić po prostu. Nie mają takiego stosunku, powiedziałbym, jakiegoś tak podmiotowego, w sensie podmiotu zbiorowego, że my, społeczeństwo, jesteśmy w jakiejś relacji z państwem. No tak jest w Szwecji, gdzie poziom zaufania jest tak mniej więcej około 70%. W tym sensie, że Polacy, jak Szwedzi pytani, czy warto drugiej osobie zaufać, odpowiadają mniej więcej intuicyjnie, tak? Polacy to jest około 15%. Także 500+ budzi ambiwalentne odczucie. Podoba się i nie podoba jednocześnie. Z badania wykonanego w 2019 roku na temat polityczny cynizm Polaków wynikało, że polskie społeczeństwo od każdej partii oczekuje państwa opiekuńczego. Dlaczego polscy wyborcy wybaczają wady i patologie politykom, o ile mają zapewnione transfery socjalne? To jest powód trochę w obozie opozycji. Po drugie, takiego rzeczywiście klientelistycznego systemu, który PiS zbudował. Jest istotna grupa Polaków, myślę, że ta, która przeważa szale na rzecz PiS-u, której nie podobają się rządy PiS-u, z tych samych powodów, z których nie podobają się też wyborcom opozycji, czyli oni są mniej więcej dość podobni w ocenach do tych, którzy głosują na inne partie, Platformę, Lewicę, czyli nie podoba im się propaganda telewizyjna, to zblatowanie kościoła z partią, korupcja, inny potyzm na szczytach władzy, generalnie też konflikt z Unią Europejską, totalny zakaz aborcji właściwie powszechnie dość jest odrzucany. Ale mimo wszystko jest taka grupa ludzi, których my nazywamy warunkowymi wyborcami albo cynicznymi wyborcami, która ze świadomością pełną otwarcie przyznaje się do głosowania na PiS, a powodem są rzeczywiście transfery społeczne. Byłoby pewnie inaczej, gdyby na przykład Polacy byli gotowi zaufać innym partiom, że zamiast 500+ dostaną poważną reformę służby zdrowia albo poważną reformę edukacji, albo jakąś taką długotrwałą wartość czy korzyść. Tyle tylko, że Polacy nie wierzą w to, że jakaś reforma to się uda i są do tego zresztą coraz bardziej zniechęcani. No, jeśli przychodzi PiS i zamyka gimnazja, odwraca wszystkie właściwie rzeczy, które się udało zrobić w transformacji, no to kto
Polaków zaufa następnej formacji, że zrobi, że nie zrobi tego samego. Dlatego Polacy w relacji z państwem i z partią rządzącą są w takiej grze trochę. Nie traktują, nie identyfikują się tak bardzo z PiS-em, żeby się od razu... To po prostu patrzą, która partia więcej da i od razu da, bo nie wierzą, że mogą w relacji z polityką, z klasą polityczną... A właśnie, wspomniał Pan o służbie zdrowia. W badaniu też na czołowe miejsce wysunęła się kwestia służby zdrowia. Pana zdaniem, jakie czynniki oprócz pandemii mogły wpłynąć na zmianę postrzegania roli państwa przez Polaków w tym zakresie? No to trudno abstrahować od kontekstu pandemii w pandemii. Więc trudno sobie wyobrazić, jak to wygląda rzeczywistość bez tego czynnika, no ale wiemy, jak wyglądała wcześniej. Przed pandemią było tak, że Polacy zauważali, i to wyraźnie, najwyraźniej wszystkich problemów, właśnie problem służby zdrowia, ale jednocześnie nie był to temat nośny w kampaniach wyborczych. Nie dlatego, że partie nie zgłaszały rozmaitych pomysłów reformy albo zwiększenia nakładów, tylko Polacy w to po prostu nie wierzyli, więc przyjmowali inne kryteria w wyborze partii. To, który przywódca jest atrakcyjniejszy albo bardziej charyzmatyczny, albo taką twardą ręką będzie rządził, to się podoba istotnej grupie wyborców, zawsze w każdym społeczeństwie. Albo to, która partia co więcej da, i tu transfery socjalne są najatrakcyjniejsze. Myślę, że mogą być w dalszym ciągu. Natomiast jak przychodziła jakaś partia i mówiła, zwiększymy nakłady, to wszystko brzmiało abstrakcyjnie i dość niewiarygodnie. Po prostu to jest część tej samej tej samej całości, czyli bardzo takiego złego stosunku Polaków do państwa. Czy sądzi Pan, że zaobserwowana w badaniach tendencja będzie trwała, a może po ogłoszeniu nowego ładu wszystko wróci do poprzedniego stanu i PiS znów zrobi, wyraża się potocznie, PiS znowu będzie na topie? PiS jest cały czas na topie, nie z taką przewagą jak wcześniej, ale jest. Poza tym PiS jest silny słabością opozycji. To wynika z różnych rzeczy, także z ordynacji wyborczej. Sytuacja, w której są na przykład dwie albo trzy partie, które mają razem dużo wyższe poparcie nawet niż PiS, ale są równej wielkości. Przeliczanie wyników w Polsce według tego systemu, który obowiązuje, doprowadzi i tak do zwycięstwa PiS-u i możliwej większości parlamentarnej. Jeśli nie samodzielnej, no to zawsze z jakąś grupą Konfederacji albo PSL-u na przykład, który był zawsze taką partią obrotową. Więc my tak naprawdę tego potencjału PiS-u nie znamy, bo nie ma jeszcze takiego, albo już nie ma takiego rywala konkretnego. Partia Hołowni jest najsilniejsza w sondażach, ale jest też najbardziej taka enigmatyczna dla Polaków. Trochę bije światłem odbitym od słabości pozostałych partii opozycyjnych, przede wszystkim Platformy. Ludzie są wciąż najmocniejszą emocją w społeczeństwie jest anty-PiS, ale to już nie Platforma jest taka, jakby nie jest tym pierwszym antypisem w wyborach Polaków, tylko jest to Hołownia, który zresztą zręcznie unika wchodzenia w konflikty, zniechęcania, a przede wszystkim nie zniechęca. I wiesz, że te głosy zniechęconych do innych partii wyborców będą po pierwsze płynęły do niego. Więc stara się być raczej takim atrakcyjnym znakiem zapytania, w który sobie można zainwestować rozmaite oczekiwania z rozmaitych stron spektrum politycznego. Ale jeśli by Hołownia okrzepł, zbudował rzeczywiście struktury, pokazał też szerszą grupę polityków niż on sam, trochę może też zmężniał w pewnym sensie, bo to nie jest polityk, to ma taki format, jak to się mówi, za granicą prezydencki. Przy nim na przykład Donald Tusk wyglądałby no, jak mężczyzna, a Szymon Hołownia trochę jak chłopiec. Tak to powiedzmy kolokwialnie. Tak naprawdę. Więc też widać, że to poparcie dla PiS-u jest takie luźniejsze niż kiedyś. Po tym, jak w naszych badaniach tych drugich Polacy mówią o PiS-ie, że to jest mniejsze zło. Tego wcześniej nie było.
A to jest taki pierwszy krok do utraty zaufania, utraty poparcia. Czyli jest, rośnie grupa wyborców, którym PiS się nie podoba, wciąż jeszcze głosują na te partie, ale się rozglądają. Więc PiS może być po pierwsze wciąż jeszcze silny z powodu słabej konkurencji, a po drugie, no rzeczywiście Nowy Ład to jest może pieniędzy, jeśli one zostaną wydatkowane tak sprytnie, to mimo tego zniechęcenia do transferologii, tego ambiwalentnego stosunku, który pokazujemy, to może wystarczyć oczywiście. Natomiast no, z pewnością nie jest tak, że transfery są już postrzegane aż tak atrakcyjnie jak przed 500+. Polacy po prostu wszędzie dookoła siebie widzą patologię albo kogoś, kto nie posługuje. Jak będą widzieli, że te pieniądze są wydatkowane wszędzie też dookoła, nie tylko dla nich samych, a jeszcze jak się okaże, że do nich nie trafiają, a trafiają do kogoś innego, no to będą silnie zagrożeni wobec plus oczywiście zobaczymy, co będzie dalej. Konflikt wewnątrz PiS-u na pewno pomaga tej partii. Zobaczmy. W najnowszym badaniu pada też termin druga transformacja. Na czym Pana zdaniem miałaby ona polegać? To, czego oczekują Polacy, z ich deklaracji tak wynika w każdym razie, i to z badanych w sondażu, czyli takich, które mają statystyczne znaczenie i takich, o których opowiadają Polacy na grupach fokusowych, kiedy można się dopytać właściwie o takie rzeczy, które pojawiają się w sondażach, wynika, że takim obiektem westchnień jest w tej chwili Skandynawia dla Polaków. Nie Zachód już jako taki, albo Zachodnia Europa, albo Stany Zjednoczone, tylko Skandynawia. Polacy wiedzą, że w Skandynawii ten kapitalizm jest mniej drapieżny, że państwo otacza obywateli ochroną, że mogą liczyć na lepsze usługi publiczne, ale też na świadczenia społeczne i chcieliby takiej transformacji do tego modelu właśnie państwa opiekuńczego. Jeśli pierwsza transformacja polegała na przejściu od komunizmu do kapitalizmu, bez rozróżniania kapitalizmu, to teraz chodziłoby o to, żeby ten kapitalizm wyewoluował w pewnym konkretnym kierunku i ten najbardziej pożądany to jest kierunek skandynawski. A właśnie, jeżeli chodzi o ten kierunek skandynawski i też to badanie, z badania też wynika, że PiS nie byłby w stanie przeprowadzić takiej drugiej transformacji i tutaj Pana zdaniem, która z partii opozycyjnych byłaby w stanie przeprowadzić tą drugą transformację? Dzisiaj pewnie z punktu widzenia różnic między programami partii politycznych, to najbardziej oczywiście do tego pasuje Lewica, program Lewicy, który jest generalnie takim programem socjaldemokratycznym. Ma pewnie różne odcienie, bo te partie się składają z kilku odrębnych bytów. Mimo tam integracji zachodniej między Wiosną a SLD, to jednak to wciąż grupy polityków. No ale łączy je jakiś wspólny program. Jest to program bez wątpienia skandynawski. Problem polega na tym, oczywiście, na ile Lewica jest w stanie wygrać wybory i zdobyć taką większość, która by pozwoliła na wdrażanie kolejnych reform. To bardzo ciekawe, czy rzeczywiście taki program był wdrażany frekwentnie, czy jednak Lewica musiałaby pójść na rozmaite istotne kompromisy. Jak to w polityce, no trudno sobie wyobrazić realizowanie jakiegoś programu bez kompromisów, chociaż trzeba przyznać, że PiS takie obietnice, które poskładał jak 500+, dowiózł, to znaczy, że realizował te. I to było zaskoczenie i to akurat na wyborcach zrobiło duże wrażenie. A co do Lewicy, dlaczego
lewicowe poglądy elektoratu nie gwarantują wyborczego zwycięstwa lewicy? No, z powodów, o których powiedziałem, po prostu to tak jak ten przykład Rosji, do którego się odwołujemy. W Rosji może być bardzo silnie, negatywnie odbierana korupcja i wszędzie zauważana, ale jednocześnie polityk taki jak Aleksiej Nawalny, który dowodzi taką krucjatą właściwie antykorupcyjną, demaskuje ją, zbudował całą właściwie taką infrastrukturę do demaskowania korupcji. Nie jest politykiem wciąż atrakcyjnym dla jakiejś szerokiej masy obywateli, dlatego że nikt nie wierzy, że korupcji może w Rosji nie być. Więc to, że lewica będzie miała najbardziej słuszny, zamyślany, policzony program wyborczy, to jeszcze nie znaczy, że Polacy go wybiorą, bo musieliby wierzyć w to, że to jest w ogóle wykonalne, że ktoś to, że nie jest tak, że wybierze lewica, a ona później będzie robić odwrotnie albo nie będzie robić. W pewnym sensie program lewicowy jest na takie kompetencje symboliczne Polaków, takie poznawcze i kwestie zaufania do instytucji społecznych państw. No ten program jest pewnie zbyt abstrakcyjny. Też politycy, którzy za nim stoją, w pewnym sensie nie korespondują z nim, bo nie są aż tak ludowi, jak Polacy lubią. W takim sensie, że jednak Polacy lubią wybierać takich ludzi, którzy są trochę bliżej tacy jak oni, a mniej tacy elitarni. Polacy lubią. Natomiast oczywiście to, co najbardziej odpycha szerokie grupy wyborców, no to jest ta progresywność programu lewicowego w kwestiach kulturowych. Tutaj wciąż nie ma, przepraszam, trochę wysmarł. W tych sprawach Polacy są wciąż bardzo konserwatywni i nawet nie chodzi o to, że mamy tylu takich konserwatystów w kwestiach światopoglądowych, tylko że to po prostu wywołuje jakiś rodzaj agresji z różnych powodów, ale Polacy właśnie dlatego, że funkcjonują w relacjach z państwem i też z partią rządzącą, w takiej relacji folwarcznej, powiedziałbym, czyli takiej no nierównej, ale w której jest też bardzo dużo takiej ukrytej niechęci, ukrytej nienawiści, no, która jest później przenoszona na grupy słabszych, mniejszości, albo uchodźców, albo kobiety, więc no to są też efekty takiej zakorzenionej przez wieki i wciąż funkcjonującej relacji między tym, co jak to się mówiło kiedyś, pańskie i chamskie. I tu pod tym względem się niewiele zmieniło, więc trochę za mało mamy tego kapitału symbolicznego, też kulturowego, za mało mamy też takiego równościowego myślenia o społeczeństwie, za mało w pewnym sensie jeszcze mieszczańscy jesteśmy, żeby taki program lewicowy w tych kwestiach kulturowych znalazł szerokie poparcie. No, efekt jest taki, że to PiS reprezentuje ten lud, tego czymś uboższym, prowincjonalnym, a nie na przykład lewica. Ostatnio Donald Tusk był zdecydowanie aktywny w mediach i spotkał się z innymi liderami opozycji. Niebawem ma się spotkać z Borysem Budką i wygląda to na kolejny odcinek powrotu Tuska na białym koniu. Co realnie może wyniknąć z tych działań? Nie wiem, czy kolejny odcinek, bo nie przypominam sobie, żeby Tusk tak jasno składał deklarację, że wróci. On raz rzeczywiście w TVN24 parę lat temu powiedział, że na pewno nie będzie się przyglądał polityce tylko w telewizji, co rzeczywiście brzmiało jak tak deklaracja zaangażowania się politycznego, ale to wciąż było na tyle niejasne, że mogło też oznaczać po prostu wspieranie opozycji w kampaniach wyborczych,
Natomiast może w wyborach prezydenckich, do czego nie doszło ostatecznie. Ale tym razem wydaje się, że Tusk rzeczywiście chce wrócić. Chce wrócić i chce stanąć na czele Platformy Obywatelskiej. I wydaje mi się, że się może udać. To się zdecydowało właśnie że tego dnia. To się może udać, dlatego że Platforma doszła do ściany i się jeszcze odbiła w niej i zaczęła padać w dół w sondażu. Też Borys Budka okazał się liderem, który nie jest akceptowany i pożądany przez Polaków i przez samych wyborców Platformy. W pewnym sensie dla niego nawet ratunkiem może być przejście Tuska, dlatego że oddanie partii założycielowi i politykowi też tak utytułowanemu jak Tusk, dużo bardziej doświadczonemu, starszemu, to jest mniejsza ujma niż gdyby na przykład zrealizował się inny scenariusz. Na przykład taki, że Rafał Trzaskowski by założył swój ruch i reszta wyborców odpłynęłaby do niego, Budka by został po prostu partią, która praktycznie jest bez poparcia. Natomiast jeśli się porozumie z Budkiem i wstąpi, to może liczyć na właściwie każde stanowisko w jakimś nowym rozdaniu, zakładając, że Tuskowi udałoby się z Platformy zrobić jakąś partię sukcesu. Jakie są Pana zdaniem szanse na zjednoczenie opozycji wokół Donalda Tuska? Nie wiem, czy to jest wykonalne. Na pewno dzisiaj nikt nie będzie o tym myślał w takich kategoriach, że chciałby do Tuska dołączyć. Póki co trochę nie ma do tego. To znaczy Truskowiec musiałby rzeczywiście przejąć Platformę, później musiałby odbudować jej poparcie, a później można byłoby pewnie rozmawiać, dlatego że też sama ordynacja wyborcza zobowiązuje do tego, żeby partie opozycji współpracowały. No, najlepszy wynik w sumie dotąd opozycja osiągnęła wtedy, kiedy wystartowała razem. Koalicja Europejska, przejęcie Senatu, a nawet nie najgorszy wynik w wyborach europejskich, to było prawie 40%, to są wszystkie efekty jednak tego, że opozycja startuje niepodzielona. Tusk ma o tyle może większą łatwość niż inni politycy, albo może być bardziej akceptowalny niż inni politycy, bo na przykład po pierwsze z PSL-em już rządził, więc to nie będzie jakaś nowość dla PSL. Po drugie jest też takim politykiem, którym się jednak traktuje mimo wszystko jako przejściowego, bo nie będzie, wraca w pewnym sensie z emerytury i raczej wraca na czas potrzebny do pokonania PiS-u, więc młode pokolenie łatwo porozumieć, myślę, i o Trzaskowskim, i o młodszym pokoleniu w lewicy, że to jednak jakoś tam no, im ustąpi tak czy inaczej ze względów wiekowych, pokoleniowych. No i plus to, że jest politykiem rzeczywiście bardzo takim, mimo wszystko nawet u przeciwników, z dość dużym autorytetem. Więc wydaje mi się, że on tu ma faktycznie większe szanse na możliwość integrowania pozostałych. Ale nie wiem, to musiałoby się zdarzyć w jakiejś naprawdę odległej perspektywie. Nikt na pewno dzisiaj nie przebiera nogami Tuska poza wyborcami i pewnie dużą częścią polityki. Czy aktywność Rafała Trzaskowskiego w związku z projektem Campus Polska może okazać się krokiem do zbudowania nowej partii przez prezydenta Warszawy i co w takiej sytuacji może zrobić Donald Tusk? Jeszcze raz, rozumiem, że chodzi o to, jak wobec Trzaskowskiego, tak, ewentualnego miał się odnieść Tusk, tak? Tak, co w sytuacji, jeżeli chodzi o ostatnią aktywność Rafała Trzaskowskiego i projekt Campus Polska może zrobić Donald Tusk, jeżeli Rafał Trzaskowski zdecyduje się i na wyjście z Platformy Obywatelskiej? To jest źle postawione pytanie, bo to raczej odwrotnie. Co zrobi Rafał Trzaskowski, jak wróci Tusk i Platformę wtedy praktycznie po jego ruchu? No chyba, żeby się okazało, że po Platformie w ogóle nie wzrośnie poparcie. Ale trochę to trudno uwierzyć. W takim sensie Tusk jest jednak taki popularny.
poważnym politykiem niż Budka, dużo bardziej doświadczonym i sprawnym w budowaniu, w robieniu polityki. Tego nie można mówić, więc jeśli w platformie, a startuje tu z bardzo niskiego poziomu, więc łatwo będzie mu o jakiś sukces względny, mniejszy, większy, ale taki, który może spowodować, że ten trend się odwróci. Zobaczymy też wtedy, jak silne jest to poparcie dla Hołowni, czy nie tak, że sporo wsparcia wyborców Hołowni przerzuci poparcie na Platformę Tuska i wtedy wydaje mi się, że poza tym też Tusk zatrzyma odpływ polityków ewentualnych do ruchu Trzaskowskiego. I wtedy może być tak, że rzeczywiście Trzaskowski muszą ustąpić. No nie ma struktur, nie ma też środków na budowanie partii. Bo też traci sens o tyle, że no podzieli jeszcze bardziej scenę polityczną. Także wydaje mi się, że tutaj Trzaskowski jest raczej uzależniony od tego, co się wydarzy w samej platformie. A po drugie, trzeba powiedzieć o tym, że jego interes w gruncie rzeczy jest komplementarny z interesami Tuska, bo tak jak Tusk nie będzie chciał być prezydentem, to nie jest coś, co kręci. A z kolei nie wiadomo, czy kręci robienie partii, bycie premierem samego Trzaskowskiego, bo Platforma była do wzięcia rok temu, bez problemu żadnego. Mógł ją wziąć, miał takie poparcie, rządzi połową Polski, więc Trzaskowski się nie zdecydował, więc raczej trudno mi uwierzyć w to, że to jest że polityka, to jest naprawdę strasznie trudna, jak szefem partii. Trzeba się spotykać z masą ludzi, układać listy wyborcze i ciągle chodzić na konferencje. To naprawdę Trzaskowski się wydaje raczej takim politykiem, który bardziej lubi panować niż sprawować władzę nad jakąś takim organizacją. Ja myślę, że się tych trzech polityków ostatecznie może być łatwo porozumieć. Przechodząc jeszcze do ostatniego wątku. Był pan na Białorusi i nadal śledzi pan sytuację w tym kraju. Czy pana zdaniem sprawa Ramana Pratasiewicza przyniesie przełom na arenie międzynarodowej i doprowadzi do nałożenia realnych i bolesnych dla reżimu Łukaszenki sankcji? Czy raczej sprawa rozejdzie się po kościach? Wydaje mi się, że dojdzie do sankcji, dlatego że one, dlatego że w sumie relatywnie jest łatwo i bezboleśnie Zachodowi je wprowadzić. To jest inna sytuacja niż w Rosji, z której Zachód się boi w gruncie rzeczy. Trochę jest nawet, myślę, że jakaś część polityków zachodnich uwiedziona tym takim, tą taką twardą ręką i bezwzględnością Putina. A Białoruś z kolei jest krajem małym, niegroźnym, którego też kontrsankcje nie będą jakoś właściwie w ogóle dotkliwe dla Zachodu. Także do tego dojdzie, bo to łatwe. I w pewnym sensie też w zastępstwie Rosji. No i jeszcze oczywiście dochodzi do tego sama polityka Łukaszenki, która jest no faktycznie jest coraz bardziej radykalną formą represji, która też od czasu, kiedy porwano samolot, zaczęła zagrażać samym obywatelom Unii Europejskiej. Ostatecznie był samolot, który leciał z jednego państwa Unii do drugiego państwa Unii i został porwany. Zaakceptowanie czegoś takiego i nieukaranie jakimiś dotkliwymi sankcjami byłoby zachętą dla innych, którzy chcieliby się podobnie zachowywać. I po prostu byłoby zaproszeniem dla rozmaitej grupy, czy dla polityków autorytarnych, żeby robić podobne rzeczy. Walczyć w ten sposób z opozycją, wywierać nacisk. Także myślę, że te sankcje zostaną uchwalone. Jeszcze prawie na sam koniec. Nieco później też zatrzymano samolot PLL LOT w Petersburgu, aby aresztować rosyjskiego opozycjonistę Andrija Piwowarowa. Przypomniało to akcję przeprowadzoną w Mińsku w sprawie Pratasiewicza. Czy należy się spodziewać, że taka forma terroryzmu państwowego stanie się już standardowym modus operandi rosyjskich służb?
Myślę, że to był. To było, to miało wiele przyczyn, to co zrobiła Rosja. Na pewno jedną z nich było też właśnie pokonanie za co tak naprężacie, żeby karać Białoruś, ja mogę zrobić bezkarnie. To nie było porwanie samolotu do góry. Ale jednak to sytuacja, w której naruszono ileś zasad też, albo takich norm przynajmniej w ruchu lotniczym. To też był samolot, który nie był rosyjski. I to też była represja wobec opozycji, niczym legalnym. I ta bliskość czasowa i podobieństwo tej sytuacji oraz to, że to nie był opozycjonista, który był jakoś strasznie potrzebny Putinowi. Myślę, że to była jednak demonstracja raczej takiej siły, którą Putin ma i której Zachód nie ogranicza, bo z różnych powodów. Ale ze względu raczej na taką swoją indolencję i naiwność do Rosji. Także chodziło Putinowi o to. To jest ten sam powód, dla którego Putin skoncentrował 150 tysięcy, 130 tysięcy wojsk na granicy z Ukrainą albo akceptuje, a może nawet inspiruje hakerskie zamachy w Stanach Zjednoczonych. Robi bardzo dużo rzeczy takich, które są łamaniem prawa i norm narodowych na terenie państw Zachodu, dopóki Zachód na to de facto przyzwala, dopóki się tak będzie działo. To imponuje też obywatelom. W obu przypadkach w Mińsku i w Petersburgu zatrzymanie dotyczyło polskich lub zarejestrowanych w Polsce samolotów. Jak powinno Pana zdaniem zareagować nasze państwo w takiej sytuacji i w jaki sposób może na przyszłość zabezpieczyć się przed podobnymi incydentami? Państwo polskie straciło jakąkolwiek możliwość działania i wpływania na takie sytuacje, bo jest izolowane w polityce de facto. Jest częścią Unii Europejskiej, ale wpływu na działania Unii Europejskiej nie ma żadnego. Bez możliwości zbudowania sojuszy międzynarodowych, nasza siła w jakiej konfrontacji z Rosją jest żadna. Także pod tym względem powinniśmy może tylko przyglądać. Sama wprowadzić sankcji nie może, ale w każdym razie bardziej sobie zaszkodzić niż Rosji. Pokaże też brak solidarności, bo nie sądzę, żeby ktoś się tutaj o Polskę zabijał, jak Polska nie chce uchodźców, łamie prawo międzynarodowe, konfrontuje się z partem, nawet w tej chwili już ze Stanami Zjednoczonymi, co po prostu właściwie działalnością kierowaną w niepodległość Polski. No to jest po prostu antypolska działalność, rozbawianie na sojuszy z partami, które nam gwarantują bezpieczeństwo narodowe. Krótko mówiąc, w tej chwili jesteśmy w gruncie rzeczy bezbronni. Na sam koniec Pana zdaniem, jak długo będzie wyglądało odbudowywanie polityki zagranicznej Polski? Na pewno krótkookresowo, dość łatwo osiągnąć sukces w tej sprawie, po prostu wracając do normalnych relacji z sojusznikami i wypełniania zobowiązań międzynarodowych, w tym unijnego prawa. Natomiast odbudowanie zaufania i takiego przekonania za granicą, Polska jest częścią Zachodu, że może być normalną demokracją, że może być przewidywalnym partnerem, że warto też jej ufać, kiedy mówi o zagrożeniu rosyjskim, albo że warto podążyć za jej wyborami w sojuszach i na przykład wspierać Ukrainę
albo wspierać wolne społeczeństwo w Białorusi, ale to dotyczy także innych państw bardziej na wschód, Gruzja, Mołdawia, które też się próbują wybić na niezależność. Zaufanie do Polski i takie poczucie zobowiązania, że też trzeba dać za Polską w jej relacjach z innymi państwami na wschodzie Europy, to będzie kwestia już właściwie dekad odbudowania tego. Raz Zachód uwierzył po 1985 roku, po 20 latach, że Polska jest przewidywalnym, normalnym partnerem i nawet może zajmować coraz bardziej taką wiodącą politykę Unii. Straciliśmy, to upadło. Na jakiej podstawie Niemcy, Francuzi, Włosi mają jeszcze raz zaufać po zmianie władzy tutaj, że zaraz jakiś nowy Kaczyński dojdzie i wszystko zniszczy przez parę lat. Także szkody wywołane tym, co PiS zrobił, są po prostu gigantyczne i to jest, będą naprawiane przez pokolenia, a nie przez lata. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja także.